Cześć i witajcie w kolejnym odcinku z serii LEGO Star Wars Przebudzenie Mocy. To jest już czwarty odcinek. Jesteśmy teraz z Reją i BB-8 i biegniemy do osady. Zauważcie, że ona biegnie, a potem przyspiesza. I to jest właśnie takie fajne, bo możemy dojść szybciej. Ruchome piaski! Będziemy musieli przelecieć śmigaczem. Kobieta, no ty sobie żartujesz. Nieźle. Trzymaj się. Jakoś. Nie, no to jest po prostu genialne. Super mi się to podoba. Ej, ty, stój! Nowe pole siłowe. Postawiliśmy je na łupieżców i inne podejrzane typy. Pokazałbym ci, kogo dokładnie mam na myśli, ale nie mam przy sobie lusterka. No, a jak ci się wydaje, że przejdziesz przez to pole, to śmiało. Z chęcią to zobaczę. Jeżeli na wstacie takie jak Rey mogą wykorzystać drążki do akrowa. O hej. A najpierw muszę coś tutaj rozwalić oczywiście. I wybudować. Zgadza się. Dokładnie tak będzie trampolinka. Ciekawe czy uda mi się ściągnąć wyłączniki. O nie. Zmieniłem zdanie. Nie chcę tego zobaczyć. Przestań. Ojej. O, chyba trzeba będzie to przebudować. Ach, jak nic mnie za to zwolnią. Muszę się przestać drażnić ze wszystkimi. Prowokuję tak z połowy najazdów. Coś takiego muszę. Dzięki. Dobra, BB-8. Dobra. Elegancko. Teraz możemy to przebudować na to. I naturalnie teraz sobie damy radę. Strzelisz w to prądem, BB-8? Co jest? On... Aha, on musi... Tak, dobra. To ja może pójdę sprawdzić, czy ktoś nie szuka pracowników. Okej. Okay. Ta, biorę swój pojazd. Bo oczywiście samochodu się nie zostawia. I jedziemy z tym koksem. Rozdział trzeci. Przycułek Nima. Cokolwiek to znaczy. Po rozbiciu się na planecie Jakku, Finn wstrzymał... Dobra, nie chcę mi się tego czytać, słuchajcie. Jak chcecie, to sobie przeczytajcie. Może być ciekawie, więc obejrzyjmy teraz cutscenkę. Pod warunkiem, że te napisy znikną. Okej, zrobiłem wam cięcie, bo...
co mi dziś przyniosłaś jest warte... jedną ćwierć racji. W zeszłym tygodniu płaciłeś pół za jedno. O droid. Co z nim? Kupię go. 60 racji. Nie. On nie jest na sprzedaż. No chodź. Idźcie za nią i zabierzcie droida. Należy do jego pana. Należała do Poda Merona. Prawda? Schwytał go najwyższy porządek. Pomogłem mu uciec, ale się rozbiliśmy. Po nie dał rady. Czyli jesteś z ruchu oporu? No raczej. Tak, jestem. Jestem rebeliantem, tak. Jestem z ruchu oporu. BB-8 mówi, że ma tajną misję. Musi wrócić do waszej bazy. Najwyraźniej mam mapę z kryjówką Skywalkera, której wszyscy szukają. Chodź! Okej, czyli teraz będziemy uciekać przed szturmowcami, okej.